zdurnieliście? Nawet latem bym tam nie wszedł. Witajcie, tu wasz serdeczny kolega Cybulski. Oto program, w którym znajduję ogłoszenia rzeczy za darmo, po czym jadę po nie, podróżując trochę przy okazji. Trochę nas tu przybyło. Mam nadzieję, że będziecie czuli się tu jak u siebie w domu. W tym domu, w którym możecie zdjąć te obcisłe dżinsy i nałożyć swój ulubiony, ciepły sztruks. W ostatnim odcinku napisaliście mi, że podróżuję po dosyć małym promieniu miejscowości dookoła Bydgoszczy. I jest to prawda, więc na moment muszę zapomnieć, że Bydgoszcz nie jest w centrum wszechświata i wyjechać gdzieś dalej. Pomyślałem, że skoro jest zima, a ja nie mam specjalnego doświadczenia we wspinaczce, nie mam też żadnego sprzętu, no i nie jestem też jakiś wytrzymały, to pojadę w góry. Zimą. Przecież to nie może być takie trudne, prawda? Złożyło się też tak, że wspaniały przedmiot znalazłem w małej, bo zaledwie 5000 miejscowości Dusznikach Zdrój. Ale jak to mówią, przed wyruszeniem w podróż należy zebrać drużynę. Najlepiej taką posiadającą samochód. Trzeba przyznać, że pogodzie było daleko do doskonałej. W trasie z Bydgoszczy do Wrocławia zaskoczyła nas śnieżyca. Natomiast po wjeździe na Dolny Śląsk czekały nas plucha i roztopy. Ale nie ubiegajmy faktów. Rozpoczynamy nasz odcinek w samochodzie. Nie zepsuł mi tekst. Dzień dobry. Dziś podróżować ze mną będzie Ola, Daria i Paweł. Ja jestem Paweł. Hubert. A podróż przyświecać nam będzie w duchu muzycznym, punkowo-popowo-gimnazjalnym. Ruszaj. Dojechaliśmy do naszej kwatery głównej, która znajdowała się na poddaszu starej kamienicy, takiej, w której ludzie trzymają jeszcze szafki z kłódkami na korytarzu. Na szczęście sam pokój był ładnie odrestaurowany i ciekawie zabudowany płytami pliśniowymi. Co dziwne, wanna była w salonie, przedzielona jedynie zasłoną. O posiłku w knajpce mogliśmy zapomnieć, zamówiliśmy więc jedzenie na wynos. Ja wziąłem zrazy z kluskami, no bo co innego mogłem wziąć, i położyliśmy się spać. Nastał poranek. Pogoda nie postanowiła się zmienić. Sami wiecie, klasyczna polska zima. Ani na narty, ani na chodzenie po górach. Po śniadaniu przyszła pora zobaczyć miejscowość. Swoją drogą, historia Duszników brzmi jak historia typowego górskiego miasteczka. Początkowo było to miejsce składowania towarów przewożonych szlakiem z Czech na Śląsk. Następnie wydobywano stamtąd rudy żelaza, a gdy te się skończyły, miasto przebranżowiło się na produkcję papieru. Z czasem, po przebadaniu tutejszych źródeł, miejsce to uzyskało cechę uzdrowiska. Dziś tymi uzdrowiskami i turystyką właśnie żyje. A raczej żyłoby, gdyby było otwarte. Park Zdrojowy imieniem Fryderyka Chopina to naprawdę urokliwe miejsce, nawet zimą. Oczami wyobraźni widzę, jak nocami mógłby połyskiwać neon kawiarni parkowej. Co do samego parku w Dusznikach, nieprzerwanie od lat organizowany jest festiwal chopinowski. Tylko proszę, niech nikt nie pomyli tego z konkursem chopinowskim, żeby potem nie było, że w po co ci to słyszeliście jakieś głupoty. Miejsce to wybrano dlatego, że patron tego festiwalu zagrał tu swoje pierwsze udokumentowane nastoletnie koncerty. Przez to, że był osobą mocno chorowitą, do Zdrojów przyjechał na kurację. A koncert ten zagrał dla świeżo osieroconych dzieci Kowala. Prawdziwy romantyk. Chociaż, jak sam w liście wspominał, nie było tu ani jednego rozsądnego instrumentu,
a te, które widział, sprawiły mu więcej przykrości niż radości. Z pozostałych ciekawostek w Dusznikach zatrzymał się również król polski Jan II Kazimierz Waza, który nie był już wtedy królem, bo świeżo abdykował i był w drodze do Francji. No ale zatrzymał się. Bardzo mnie bawi to, że we wszystkich takich małych polskich miasteczkach za każdym razem jakiś na przykład król zatrzyma się na swojej długiej trasie, żeby, nie wiem, zjeść pierogi, to już trzeba postawić taką wielką tablicę z napisem: tu był Jan Kazimierz, jadł pierogi i pojechał dalej, a potem to miasto nazywa się Kazimierzowym. W Dusznikach, jak na wielkość tego miasteczka, jest bardzo, bardzo dużo murali. Na stronie internetowej Duszników pozostał nawet ślad po stronie wszelkieprzejawyartyzmu.pl, która już nie działa, a szkoda. Podejrzewam, że miało to coś wspólnego właśnie z tymi muralami. Mgła nabierała gęstości. Postanowiliśmy wszyscy razem ruszyć w kierunku zamku Leśna Skała. Ale przedtem chciałem przedstawić wam pewien pomysł, który nasunął mi się do głowy w momencie, kiedy kupiłem to oto cudo. Aparat analogowy Canon AE1. I tak jak u naszych rodziców czy dziadków w szafach leżą jeszcze stare Zenity, tak u naszych bogatych, kapitalistycznych, zachodnich kolegów leżą takie właśnie Japończyki. Pomyślałem więc, że skoro co trzecia licealistka potrafi zrobić nim naprawdę dobre zdjęcie, to ja też potrafię. Ja też potrafię. Więc raz na jakiś czas w trakcie materiału zobaczycie przebitkę zrobioną właśnie tym aparatem. Do tego oraz nadchodzącego epizodu zużyłem jedną rolkę Kodaka Gold 200. Niestety, w momencie kiedy wywołałem te zdjęcia, okazało się, że mają całą masę takich biało-pomarańczowych plam, które świadczą o tym, że aparat jest nieszczelny. W tym momencie jest już naprawiony i wszystko powinno być w porządku, więc na potrzeby tego oraz następnego odcinka udawajmy, że te właśnie biało-pomarańczowe plamy to celowy zabieg artystyczny. Dobrze? Proszę. Jak widzicie, klimat zaczął się kierować w stronę czwórka młodych ludzi. Jedzie zwiedzać stary zamek we mgle, po ciemku, i wchodzi do pomieszczeń, do których nikt o zdrowych zmysłach by nie wchodził. Na szczęście to jest prawdziwe życie, a nie film. Tu się umiera naprawdę. Zamek Leśna Skała, mimo że dobrze imituje styl średniowieczny, to wybudowano go w XIX wieku i powinniśmy raczej podporządkować go do neogotyku. Właściciele tego przybytku zmieniali się częściej niż, nie wiem, coś bardzo szybkiego. Najważniejsze jest jednak to, że w latach 50. został on zmieniony w dom pomocy społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Ponoć jest on nieco opustoszały, jako że dopiero od roku miasto oddało go pod opiekę specjalnej fundacji, mającej na celu dostosowanie go do zwiedzania. Po ponad 70 latach istnienia DPS-u wnętrze to ponoć istny miszmasz designu z różnych epok. Idę po to. No tak, daj. Tu leży sztuczny kruk. No co ty? Pomimo tego, że Hubert od dłuższego czasu prowadził nas co chwila zerkając w telefon... Co jest sztuczny ptaku? To i tak musiało minąć jeszcze kilka minut, żebym nagle załapał. Ty, to jest geocaching! Tak. Część z was może nie wiedzieć, czym właściwie ten geocaching jest. Ja na szczęście w gimnazjum miałem na języku angielskim czytankę na temat tego geocachingu i chętnie wam o tym opowiem. Może powinienem
wyjaśnić też, czym jest gimnazjum. W każdym razie, w dużym skrócie, jest to gra terenowa polegająca na szukaniu skrytek, cache'ów, ukrytych przez innych graczy. Skarby te możemy odnaleźć za pomocą lokalizacji GPS, ale co ważne, sami musimy wytyczyć sobie ścieżkę, aby do celu dotrzeć. Co ciekawe, sama gra została wymyślona już 2 dni po upublicznieniu sygnału GPS do celów komercyjnych, bo wcześniej służył on tylko wojsku. Dziś tych skrytek są dziesiątki tysięcy na całym świecie. Możemy je znaleźć w zaułkach wielkich metropolii, takich jak Bydgoszcz, czy też na pustyniach Sahary i szczytach gór. Moim zdaniem jest to świetny pomysł na urozmaicenie podróży i przy okazji zobaczenia miejsc, na których stopa zwykłego turysty nigdy nie stanęła. No dobrze, a więc co było w kruku? Informacje po prostu, jak się zachować i wpisać. Sprawdź. Tu? No. Uwaga! I... Rzuciłem doskonale, w razie czego. Jest! Mamy to. Tu masz teraz karteczkę. No. Z napisanym... To nie jest jeszcze... Następne współrzędne. Tylko następne współrzędne tu są. Widzicie, jest kilka typów skrytek. Różnią się nie tylko rozmiarem, ale też tym, co może w nich być. Na przykład zagadka, albo też następna lokalizacja. Po wpisaniu następnych współrzędnych ruszyliśmy dalej. W poszukiwaniu miejsca faktycznej skrytki. Wzbogaceni też o kilka zagadek i podpowiedzi. W skalnej jamie, gdzie drzewo runami zaznaczone wejścia strzeże. I tam jest takie drzewo, widzisz, zaznaczone. Aha, tam. No to dobra, lecimy. Uwaga. Ryskuj z tej gąbki. O, dobra. Tam też jest jama. O, ale fajna. No ładnie. Chcesz tu wejść? Idę z tobą. Daj mi kamerę. Wyłaś wąsko. Dobra. No. Dobra. Siup. Bierę. Dobra. Jesteśmy, bo są runki. Są jakieś. A, tu są te runy. Tak, i gdzieś tu powinien być. Ja chyba nawet widzę, gdzie. Patrz. Po odkryciu takiego cache'a można zabrać sobie jedną rzecz oraz jedną pozostawić w zamian. Co to jest? Świeczka? To są zawsze fanty, które można sobie zabrać, wiesz? Informacje o żabach, cały gadżetów. No o kurde, ale jest. No jest coś fajnego. Nie wiem, czy to nie jakiś geokret. Czekaj, zobaczę, czy nie mam czegoś za mnie. Jezus, nie wstydzę się Jezusa. To czy jest coś fajnego? Bo jest coś piłeczkę bardzo dziwną. Ja nie musimy brać w sumie nic. No problem? No dobra, trzeba się wpisać teraz. Masz taką książkę wtedy, no nie? Teraz. Masz napisane, kto jest właścicielem, jaki nie. Zamek. Czasem to nie jest skrzyżyk taki ładne, nie. Tylko to czasem jest jakaś kartka zwykła, nie? Nic nas specjalnie nie zainteresowało, ale pozostawiliśmy nieużywaną maseczkę jako znak naszych czasów. Następnie pospacerowaliśmy jeszcze między porozrzucanymi skałami, które w tak mroczny dzień pobudzały wyobraźnię. Tu skarb jakiś. Zielinie, coś tam miejsce. Tu miałeś herb jakiś kiedyś. 1787. 18, ale co to jest? Dobrze, a możecie nawiązać jakąś interakcję? Nie. O, na przykład.
Nie wiedzieliśmy jeszcze, jaką niespodziankę przygotuje nam przyroda w trakcie, gdy poszliśmy spać. Lód. Lód i śnieg. Właśnie tak będzie nazywała się ta część. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. Postanowiliśmy wykorzystać tak piękną pogodę i wyruszyć w okolice Parku Narodowego Gór Stołowych, a dokładnie ścieżką, która prowadzi do Błędnych Skał. Już każde dziecko w przedszkolu uczy się, że powstały one przez grube pokłady piaskowców, które w czasie orogenezy alpejskiej zostały wyciągnięte wraz z całymi Sudetami, a przez procesy erozji oraz wietrzenia utworzyły charakterystyczne korytarze. Ale prawda jest zupełnie inna, moi drodzy. Błędne Skały stworzył Liczy Rzepa, sudecki duch gór. Otóż żył on sobie spokojnie, jak każdy bóg, raz na jakiś czas przyjmując daniny złożone z jedzenia i wszelkiego rodzaju pokarmów. Pewnego razu jednak, zamiast smakołyków, widniał jedynie krzyżyk ułożony z desek. Zdziwił się więc i przybrał ludzką formę, by sprawdzić, cóż takiego się podziało. Okazało się, że w okolice przyszło chrześcijaństwo i nikt już nie bał się mocy Liczy Rzepy. Przybrał więc swoją prawdziwą postać w trakcie trwania mszy i krzyknął tak przeraźliwie, że skały, na których stali ludzie, popękały jak łamany chleb. Ludzie pospadali w przepaść, a ci, co przetrwali, dniami błądzili po korytarzach Błędnych Skał. Liczy Rzepa udał się na zawsze pod śnieżkę, a przez wiele lat owe miejsce zamieszkiwały jedynie wilki. Nie wiem, czy wiecie, ale Błędne Skały wzięły swoją nazwę wcale nie z tego powodu, że są w błędzie, tylko dlatego, że można po nich błędnie się zgubić. Nie wiem, czy wiecie, ale Kurza Stópka wzięła swoją nazwę wcale nie z tego. Ślizga.
Jezus Maria. O fuck, jak to jest, to jest wszystko. To jest, ej, zobaczcie, śliskie. To jest wszystko śliskie w ogóle. Nie, nie, nie. O kurwa. Jezu. Kurwa, to te drzwi się ślizgają, które tu się ślizgają. Ej, to jest wszystko. Wszystko jest oblodzone. No, no, rzeczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie, kamieniście. Fajne, fajnie. Dobrze, dziękuję. Fajne. Ponoć miejsce to latem bywa przepełnione turystami. My nie spotkaliśmy nikogo. I właśnie dlatego warto jeździć w takie miejsca o niestandardowych porach roku. Nie licząc już dodatkowej przygody, jaka wynikała ze strachu przed poślizgnięciem się i śmiercią w wyniku rozbicia czaszki o jakąś skałę. Prawdziwa przygoda czekała nas w drodze powrotnej. Hubert na szczęście znalazł bardzo kreatywną metodę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powrotu. I mimo, że spędziłem w Dusznikach oraz ich okolicach 2 dni, to oczywiście, że nie czuję, że zobaczyłem wszystko. Przez podróż samochodem nie zobaczyłem chociaż przepięknego, secesyjnego dworca. Myślę też, że gdyby miasteczko było nastawione na wizytę jakichkolwiek turystów, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakich miejsc nie zobaczyłem. Ja jak zawsze umieszczę je potem w opisie filmiku. No dobra. Ach, no i oczywiście, to po co tu przyjechałem? Odebraliśmy to tuż przed naszym wyjazdem w następne miejsce. Zobaczcie, jakie fajne! Co mówisz? Pić ci się chce? Tak, oczywiście, mam wodę, jasne, jasne. Masz, poczęstuj się, proszę, poczęstuj się. Witam serdecznie w bonusie, czyli w miejscu, w którym czytam komentarze miejsc, które zwiedziłem, albo też miałem zwiedzić, albo w ogóle nie zwiedziłem i nie planowałem, ale były śmieszne. Zaczynamy od błędnych skał. 3000 koron za sesję ślubną. Złodziejstwo! Ile to jest 3000 koron? Czy to jest dużo? 500 zł! To rzeczywiście złodziejstwo. W ogóle komentarze z błędnych skał można czytać w taki bardzo specyficzny sposób, jeżeli wyobrazimy sobie, że pisał je jakiś perwert o jakiejś usłudze pani, to możemy przeczytać je na przykład tak. Niesamowite kształty, piękno, zamknięte w kamieniu. Albo na przykład coś takiego. Ładne widoki, warto zobaczyć, trochę drogo. Zaje fajnie, ale mogłoby być dłużej. Muzeum papiernictwa. Kustosz wystawy oprowadza wybrańców. Jak mu się nie spodobasz, no sorry, nie opowie ci nic. Przyjechałem ze Szczecina na weekend i będąc w ukochanym mieście rodzinnym moich dziadków, wpadłem na pomysł kupna pięknego papieru czerpanego, aby napisać list do mojej babci, opisać jak bardzo ją kocham i ile jej zawdzięczam. Przyszedłem 45 minut przed zamknięciem, oświadczając jedyny cel wizyty na wstępie pani w kasie. Z wrednym uśmiechem na twarzy powiedziała, że nie sprzeda mi nic z pamiątek i mam sobie przyjść we wtorek. Pięknie. Może jedna rzecz zepsuć resztę urlopu. O nie, Jezu. On jest wszędzie. Park Zdrojowy imieniem Fryderyka Chopina. Świątynia muzyki. Chopin wiecznie żywy. Ogólnie nie powinno się chyba robić zdjęć śpiewakom operowym, ani księdzom. W ogóle nie powinno się chyba robić zdjęć ludziom śpiewającym. Ciężko jest wyglądać wtedy korzystnie. Smutne. Urodziłem się w tym mieście, a teraz mi wstyd. Pamiętam, jak za dzieciaka w fontannach było dużo wody i tryskały na maksa, a teraz są suche, pełne liści i tryska... I tryska coś, jakby się wstydziło. Bartku, mam złą wiadomość. Fontanna tryska tak samo, to ty jesteś po prostu starszy i tak bardzo się nie cieszę.
Drzewostan parku składa się z 12 gatunków drzew iglastych i 20 gatunków drzew liściastych, głównie z buków, kasztanowców i lip. Występuje tu m.in. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, olsza czarna, kasztanowiec biały, jesion wzniosły, buk zwyczajny, miłożąb dwuklapowy, a z drzew iglastych m.in. świerk pospolity, cyprysik newcais, jaki? Pijalnia wód mineralnych. Kocham świat za zasłoną szarych dni. Same miejsce urokliwe, a sklep ma mnóstwo pyszności, ale sama woda zatruła mojego przewodnika. Nie. Józef zawsze lubił obnosić się ze swoją asertywnością.